Witam serdecznie widzowie, w dzisiejszym odcinku poradę do Jitter Bridge'a albo Butterfly Bridge'a. Dlaczego Butterfly Bridge'a? Dlatego, ponieważ będę was uczyć tego bridge'a, ale z wykorzystaniem Butterfly Click'a. Okej, więc pierwszą rzeczą będzie w ogóle sam Butterfly Click. W skrócie mówiąc, polega on na uderzaniu z góry palcem na zmianę w jednym klawisz myszki, dwoma palcami na zmianę. Jeśli chcecie poradnik do tego, to macie tutaj ankietę. Jak ktoś umie, tutaj widzicie, jak przełożyć odpowiednią rękę, żeby klikać na prawym klawiszu myszki. No, więc przejdźmy już do samego ustawienia. Więc podchodzicie sobie i nie ustawiacie się w ten sposób, tylko ustawiacie się w taki sposób. I co robicie dalej? Już tłumaczę. Więc tak, możecie na przykład tutaj na dole mieć to odpalone. I co dalej? Po prostu musicie butterfly klikować, idąc do tyłu i po prostu klikać na zmianę D i A i no, po prostu iść do tyłu i też klikając spację za jakiś czas, może nawet ciągle, ale pokażę wam, na czym to polega. Mniej więcej takie coś. Więc jeszcze raz pokazuję. O, właśnie tak. Więc po prostu budujecie się właśnie w ten oto sposób, jak tutaj widzicie. No i co? Chyba to wszystko, co mogłem powiedzieć, ale no, nie wiem. Możecie ustawić się na przykład, mając tutaj, co nie? No, tak też można. Możecie nawet, nie wymaga to za bardzo ustawiania się, możecie nawet nie przejść na dole. I tak będzie wam działać wszystko pięknie. Tak więc, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.